Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl i witam was w nowym let's playu na moim kanale. Dawno nie nagrywałem let's play, moi drodzy, więc dziś jest ten dzień, w którym jestem zadowolony, że w końcu nagrywam let's play jakiś. No dobra, jesteśmy sobie na PS4 i teraz pewnie się zastanawiacie, okej. To z czego jest ten let's play? Jeżeli nie przeczytałeś jeszcze tytułu, to radzę ci przeczytać, dlatego że dzisiaj zabieramy się za gierkę, którą już chciałem nagrać od bardzo, bardzo, bardzo dawna. A tą grą jest Sonic Forces, które mam już nawet załączone na PS4. Tutaj mam przy okazji pudełko z gierką. No i co? Bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy sobie gierkę. Niech nam się tutaj gierka załaduje. Bardzo fajny wallpaper. Mua! Mamy logo Segi. Sonic Teamu oczywiście. Początkowo Sonic Forces jako gra była nazwana Project Sonic 2017, czy jakoś tak. Ale też krążą plotki, że gra ta miała nazywać się wcześniej Sonic Generations 2. Co jest dosyć... Co ma w ogóle sens, ponieważ no jest tutaj klasyczny Sonic, tak? Więc no myślę, że jest to dosyć prawdopodobne, że ta gra miała się właśnie wcześniej nazywać Sonic Generations 2. I witam was z tą piękną muzyką, która tutaj leci w tle. Naprawdę jest mega, mega. Dobra, sprawdźmy sobie, jakie mamy tutaj opcje. Poziom trudności. Możemy sobie wybrać albo normalny, albo trudny. Ja bym sobie zagrał na normalnym, ponieważ nie wiem, czy na trudnym dałbym radę. Wskazówki mam włączone, ponieważ czemu by nie, radio? No w zasadzie włączmy. Napisy mamy po polsku, ponieważ jak sami zresztą widzicie, gra tutaj nam oferuje polskie napisy, więc czemu by mieć angielskie, skoro możemy mieć polskie, doprawdy. Kino to bodajże była opcja, gdzie mogłeś wszystkie cutscenki obejrzeć, tak mi się przynajmniej wydaje. I tutaj mamy kontynuuj i nową grę. My sobie oczywiście ogarniemy nową grę. Tak jest, tworzymy osobny, w sensie nowy plik zapisu. Wybierz poziom trudności. Główną rozgrywkę możesz ukończyć na każdym poziomie trudności. Możesz zmienić poziom trudności w dowolnej chwili. Opcje. Poziom dla graczy, którzy nie mieli styczności z serią Sonic. Poziom dla graczy, którzy grali już w gry z serii Sonic. Ja w sumie bym ryzykował na tym trudnym, ale... Boję się, że naprawdę dostanę takie bęcki, że się poddam. Albo wiecie co? Czemu by nie? Próbujemy. Sonic, how I hate him. And all of that loathing has been focused into this invincible instrument of destruction. Every defeat. Every humiliation at the Hedgehog's hands will be returned a thousandfold by my unstoppable creation. This is my dream come true. With this invention, I can expand the Eggman Empire across the globe and conquer the world! The boss means business this time. No dobra, Lost Valley. Mieliśmy tam sobie Eggmana, który jak zwykle... Musiał ponarzekać, jak bardzo nienawidzi Sonika. To jest coś, co już zresztą jest przerabiane tyle razy, że trochę żygam tym, jak Eggman ciągle na każdym kroku o tym wspomina. No ale trudno się mówi. Lecimy, lecimy! Lost Valley! Pierwszy poziom! Tak jest! O, i tutaj jak zauważyliście, mamy Wispy. Jak nie wiecie, co to jest Wisp, to polecam zagrać sobie w Sonic Colors, a ewentualnie w Sonic Lost World, ponieważ tam jest wytłumaczone, co to dokładnie jest Wisp. A raczej kim oni dokładnie są. No i tutaj jak widzicie standardowo badniki na naszej drodze, przeciwnicy. W sensie nasi przeciwnicy. Więc to jest coś, co już przerabialiśmy po tysiąckroć, tak na dobrą sprawę. Ale co mogę powiedzieć na temat tego poziomu? Jest on bardzo fajnym poziomem jak na start. I to jest poziom, który przypomina mocno Green Hill. O ile to nie jest Green Hill w sumie, bo ja jakby trochę nie zaliczam tego poziomu jako Green Hill. Jest on bardziej Green Hillowo podobny, jak mamy już być tacy stuprocentowo, nie wiem, dokładni.
I mamy pustynię! Skąd ona się tutaj wzięła? What the fuck? Tak wiem. Teraz mój komentarz brzmi, jakbym w tę grę grał pierwszy raz, a nie gram w tę grę pierwszy raz, tylko już któryś raz z rzędu, ponieważ jest ona tak, moim zdaniem, dobrą grą. To jest chyba najlepszy Sonic, który kiedykolwiek wyszedł, moim zdaniem. I tak, wiem, że zaraz ktoś się pojawi, ale recenzenci mówią inaczej! Ale ja nie jestem recenzentem. Ja jestem graczem, który lubi sobie grać w gry Sonica i ogólnie w gry. No dobra, zobaczmy, jaką dostaniemy rangę. O, ranga S, super. S jak super. Ale dobra, zanim jednak przejdziemy dalej, czas na trzy ciekawostki, które są z tego poziomu. Więc jeżeli słyszeliście soundtrack, a na pewno słyszeliście, dlatego że mam tutaj wszystko normalnie podgłośnione, to muzyka, która leciała w tle, to był remix Fist Bump, który jakby jest też on używany, bądź też pojawił się w Sonic Forces Speed Battle. Druga ciekawostka mówi o tym, że kiedy Sonic biegnie przez Lost Wally, zauważa, że w Green Hill jest tyle piasku, że powinno zmienić to, jakby ten poziom powinien zmienić nazwę z Lost Wally na Sand Hill. I co ciekawe, nie wiem, czy to jest jakby potwierdzone w Sonicu Adventure DX, ponieważ nie za bardzo wtedy słuchałem, co tam Chomsky mówił. I szczerze, nie wiem, czy to jest potwierdzone w Sonicu Adventure DX, czy w Adventure 2 Battle, ponieważ jakoś tak nie pamiętam za bardzo, żeby taka nazwa się pojawiła. Ale ponoć Sand Hill pojawia się właśnie w Sonic Adventure. Tylko teraz pytanie, w którym, czy to w jedynce, czy w dwójce, bo tutaj Wikipedia za bardzo nie określiła się. No i przed oficjalnym pojawieniem się nazwy poziomu można było w plikach gry znaleźć właśnie Sonic Forces Speed Battle, czyli motyw muzyczny tego poziomu. Dobra, taki oto mamy wynik i myślę, że możemy przejść dalej. Czemu by nie? Thanks to you. Cutting it kind of close though, pal. Yeah, that's pretty much how I roll. Okay, let's finish this, Eggman. It will be your finish, Sonic. Behold the power of my ultimate masterpiece! Huh? Shadow, it's you? Zavok! Metal! Chaos! Huh? Whoa, this guy is faster than Sonic! No, wait! It's something else! Gotta scan him and figure this out! What are you? How are you doing? Oh! Nice! Tails? I need to know what's going on with this guy! I'm trying, Sonic, but... Sonic został pokonany, a armia Eggmana wkrótce zdobyła całą krainę. W ciągu paru miesięcy złoczyńca zajął cały świat, poza kilkoma... A, nie zdążyłem przeczytać. Za szybko te napisy lecą, kurde! Eggman's army is unstoppable! Without Sonic, the people are losing hope and giving into despair. Despair is a luxury we don't have. I still dream that Sonic is with us. Do you think he might be? I'm an optimist, but I'm also a realist. Sonic is gone, Amy, and Tails has just lost it. If we're going to win, we have to do it without them. Silver's right. We've been hoping for a miracle these past 6 months, but I'm afraid we have to make our own miracle. Eggman's army has everyone terrified. If we want the people to rally, we have to show them that strength doesn't just come from numbers. Not everyone is terrified. Isn't a new recruit joining us today? Yes, a survivor from the city, right? I'm accessing the file now.
No dobra, mamy teraz nowy segment w serii Sonica. Tak, nie tylko w tej grze, ale w serii Sonica. Spójrzcie na to. Widzicie, co tutaj jest napisane? Awatar. Stwórz. Za pomocą kreatora postaci stworzysz własny awatar. Tak jest. To właśnie w tej grze Sega wraz z Sonic Teamem po raz pierwszy posłuchali się tej drugiej części fandomu Sonica, którzy, jak zapewne wiecie, na pewno kojarzycie takie obrazki z Soniciem z Google Grafika, gdzie na przykład Sonic jest w Paint'cie bądź też w jakimś innym gimpie namalowany na kolor przykładowo różowy, żółty. Tak wiecie, trochę w nawet niechlujny sposób, gdzie ludzie trochę przedstawiali własne postacie w uniwersum Sonica. No i właśnie między innymi to Sega i Sonic Team posłuchali się tej części fandomu i... Bo dzięki temu możemy stworzyć własną postać. Możemy dać albo kobietę, albo mężczyznę. Ja oczywiście będę grał mężczyzną, bo jestem mężczyzną. I mamy tutaj do wyboru bodajże 7 właśnie rodzajów, gatunków w sensie. Jest pies, wilk, królik, niedźwiedź, kot, ptak, jeż. My sobie jeżem zagramy, dlatego że no, czemu by nie? I szczerze nie wiem, jaki mu tutaj dać kolor. No, a dajmy mu taki w sumie. O, dam mu takie shadowowe oczy, bo czemu by nie? Niebieski kolor oczu. Oczywiście, że tak. Zwycięska poza. Barwa głosu. Co to w ogóle mamy? Kurde, nawet nie pamiętam, co tutaj się dokładnie robiło, ale... Okej, zróbmy coś takiego. Okej. I co? I gotowe. Wygląda bosko jeszcze raz. Oczywiście, jeżeli damy jeszcze raz, to pewnie na nowo nas wyrzuci do tego defaultowego wyglądu tego kogoś, tego bohatera. Ale dobra, zanim jednak przejdę dalej, jak mogliście zobaczyć w cutscence, która miała miejsce, minęło trochę czasu od wydarzeń, które miały miejsce, gdzie Sonic został pokonany przez Eggmana i przez jego podwładnych. I tam była nawet wspominka, że Tails tam postradał zmysły, co mnie w ogóle trochę dziwi, ponieważ Tails, skoro jest takim przyjacielem Sonica, to powinien mu trochę dupę uratować, co nie? No ale dobra, nie będę tutaj komentował logiki. Tak, wiem, że zaraz pojawi się, że ale Tails jest głupi i po co ty się do tego przyczepiać, skoro wiadomo, że on by nie uratował. Ja po prostu patrzę na to przez pryzmat, powiedzmy, takiej więzi przyjaźni czy czegoś tam. No ale dobra, mogliśmy też zobaczyć nowego tutaj, nową postać, która się pojawiła po złej stronie, czyli po stronie Eggmana, czyli niejaki Infinite. Kim jest Infinite? No cóż, tutaj będę się posiłkował Wikipedią, ponieważ chciałem jakby to bardziej na pamięć powiedzieć, ale niestety parę minut przed zaczęciem nagrywania jakoś ciągle mi to umykało, więc po prostu wam przytoczę to, co jest napisane na Wikipedii. A na Wikipedii jest napisane to, że Infinite był szakalem, byłym dowódcą Jackal Squad i ponoć według historii został on pokonany i upokorzony przez Shadowa i z powodu tego, że został upokorzony, założył maskę na swoją twarz, by ukryć swoją niegodną twarz, czy jakoś tak, nie wiem, jak tutaj przedstawiła to Wikipedia, ale trochę dziwne. No ale... Koniec końców odrodził się on poprzez moc Phantom Ruby. Jeżeli nie wiecie, co to jest Phantom Ruby, to polecam obejrzeć mój Let's Play z Sonica Mania, dlatego że Sonic Mania i Sonic Forces są to gry, które są połączone fabularnie. Tak więc jeżeli nie grałeś w Sonic Mania i nie wiesz, co to jest Phantom Ruby, to tutaj masz dziurę fabularną, dlatego że jakby... No nie wiesz za bardzo, o co chodzi. No i tak jak to też Wikipedia przedstawiła i cutscenka, którą żeśmy niedawno oglądali, Infinite jest potężniejszy od Sonica, co mogliście zobaczyć. Dobra, let's go! Knuckles, what's the sit-rep, Commander? Happy to see you're all still alive. Eggman's forces have chewed through our defenses at Green Hill. And the resistance in the city is reporting that whatever it is that finished Sonic... Sorry, I'm still not used to saying that. Whatever it is has got them running in fear. All except for this brave kid, who survived the battle and made it here in one piece. Meet our newest recruit. Doesn't look like much.
Neither do you, Charmy, but I still managed to find a use for your pointy butt. Here, kid, take this. We're depending on you. Okay, let's get going, everybody. The world's not gonna save itself. Right. Yeah. Yep. No, jesteśmy już po cutscence. Tak jak widzicie, Team Eggman podbił aż 99,9% świata. Więc musimy świat ratować czym prędzej. Bo inaczej Team Eggman po prostu podbije świat, a nasz ruch oporu. Tak, ugrupowanie, które przed chwilą widzieliśmy, to jest ruch oporu. Przynajmniej ja ich tak nazywam. W skład, w którym chodzą Knuckles, Amy, Charmy, Vector, Silver, nasz bohater. I w zasadzie to nie wiem, czy kogoś czasem nie pominąłem, ale chyba wszyscy. Na chwilę obecną są to wszyscy, poza Tailsem, ponieważ Tails, jak było już wspomniane, postradał zmysł i w ogóle nie wiadomo, gdzie on jest teraz. Więc trzeba będzie go szukać. Oczywiście, że tak. Tutaj nam gra podpowiada co i jak. No i tutaj mamy oto etap drugi, aka następny odcinek. Chemical Plant, Spaceport. Tak oto prezentuje się nasza mapa świata. Możemy tutaj gałką analogową, jak zresztą widzicie, sobie poruszać i zmieniać sobie poziom. Ekran tytułowy w opcjach, czyli jak wciśniecie przycisk Options na kontrolerze PS4, to wyrzuci was do głównego menu. Trójkątem możemy... A, trójkątem też możemy sobie tak wybierać, o proszę. Nie pamiętałem szczerze na nic. Znaczy, nie pamiętałem, że można tak robić, o. Dobra. Lecimy sobie z następnym odcinkiem, aka poziomem Spaceport. I just received some incredible news. Sonic is alive! No way! That's excellent! What? Oh, thank goodness! I knew it! I knew it! He's captured in the orbiting prison. My spy there says he's in a solitary confinement cell, and they've been torturing him for months. That's horrible! We have to rescue him! Ej, co jak co? Ja nie chcę się tutaj przyczepiać, bo nie jestem jakimś... Znaczy, dobra, okej. Okay. Nie trzeba być krytykiem, żeby przyczepiać się do tego typu rzeczy, ale spójrzcie w ogóle na twarz Amy. Przecież to, co jest tutaj napisane, wcale nie odzwierciedla tego, co ona chce pokazać. What the fuck? Przecież jakby ona mogłaby powiedzieć, wiecie, taką trochę inną mimikę twarzy mogli tutaj ogarnąć. Trochę tak się... No, ja wiem, że to jest gra Sonica i nie powinno się takich rzeczy tutaj doszukiwać, ale już kuźwa. Plan's already happening, Amy. I've got a squad on the way to the spaceport in the chemical plant to borrow a shuttle. Come on, guys. Who's up for an old school style jailbreak? Dobra, lecimy sobie z spaceport. Chemical Plant Spaceport. W sensie, nie wiem jak to jest w ogóle ten, czy Chemical Plant to jest jakby taki, powiedzmy, świat, a spaceport to jest taka nazwa poziomu, czy jakby tutaj ogarnąć to w sumie? O, Espio, siema Espio. Tak, by the way, teraz kolejna taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale według Wikipedii, bo będę się tutaj posiłkował Wikipedią, Eggman wspomniał, że chce znowu podbić świat w 3 dni. Co jest dosyć zaskakujące, to, że w Sonicu Heroes mówił dokładnie to samo. Tak więc, Eggman, jesteś przereklamowany, powtarzasz się. Powiem wam szczerze, że jestem naprawdę mega zadowolony podchodząc do tego Sonica Forces. Tak szczerze. Naprawdę jestem mega zadowolony i serio. Czekałem na tę grę, aż w końcu ją nagram. Bo jak zresztą zauważyliście, Sonic Lost World nie było jakąś taką serią, którą... Znaczy, to jest gra, która jest mega fajna, Sonic Lost World, ale... Różnica jest taka, że w Sonica Forces już trochę grałem, więc mniej więcej wiem co i jak. A w Lost World grałem na ślepaka, co też trochę przyczyniło się do tego, że słabo oglądalna była ta seria. No bo, no nie ukrywajmy, ludzie bardziej wolą oglądać gameplaye, gdzie ktoś już się mniej więcej przygotowywał, niż takie ślepe gameplaye, gdzie potem taki Michał się zastanawia pół dnia, czy mam iść w tę stronę, czy w tę stronę. Bardzo warto... Rzeczą, którą trzeba nadmienić tutaj, jest chociażby to, że w moim odczuciu poziomy są w bardzo ładny sposób zrobione. W sensie i nie tylko graficznie, ale też i
dźwiękowo, w sensie, że przez muzykę i przez jakby samo to, że są te poziomy. Smutek taki, jaki jest w tej gierce, jest chociażby ten, znaczy, co jest smutne w tej gierce, to chociażby jest to, że te poziomy są mega krótkie. I niestety na tą grę wylała się dosyć spora fala krytyki, że gra została zrobiona, jak to niektórzy mówią, na jednym kolanie, tak no odpierdziel się. I tak, czytałem też sobie właśnie jakby recenzje i ludzie mówili, że gra byłaby spoko, gdyby nie fakt, że jest mega krótka, ponieważ ta gra ma maksymalnie 30 poziomów, tak więc no... Jak na grę z Sonikiem jest to dosyć... no... krótko. O, idealnie. Świetnie, dobra, mamy 30 tysięcy punktów, spoko. Oj. Ej, myślałem, że przez chwilę spadnę w dół. O, i mamy czerwony ten... Kurde, czerwony pierścień, to chciałem powiedzieć. Zapomniałem aż słowa, bo przez chwilę mi się to skojarzyło z czerwoną monetą z Super Mario. Ale tak, jakby ktoś się pytał, nie będę zbierał wszystkich czerwonych pierścieni, dlatego że... Kurde, myślałem, że spadnę, ja pitole. Czasami powiem wam szczerze, kontrola tym... tym bohaterem, którego stworzyliśmy, jest mega ciężka. No ale cóż, trudno się mówi. Dobra, ogarnijmy teraz. O Jezu, ale zdymałem. Trudno się mówi. Fuck. Miałem dużo pierścieni. A, dobra, tutaj trzeba było przejść. Widzicie? Niepotrzebnie się teraz cofnąłem. Okej, lecimy sobie dalej. Yo. Oczywiście nasi wrogowie, których już zresztą pamiętamy za czasów tam Sonic'ów Adventure, czy... O kur... Ej, jak ja odleciałem, what the fuck? Chciałem powiedzieć, że nasze ulubione badniki wróciły z Sonic'ów, ale wiadomo, ja ich tam imion za bardzo nie pamiętam. Więc też tam nie będę mówił... What? Czemu ja tutaj spadłem? Chyba, że tutaj najlepiej się tom. A nie, dobra. Trzeba jakby trochę wyczuć. To tylko jeden czerwony pierścień minąłem. O lol, ale fajnie. To znaczy nie fajnie, bo mógłbym mieć wszystkie, bym pewnie miał jakąś trofkę czy coś, no ale trudno się mówi. Żyje się dalej. Kurde, i zgubiłem wątek, o czym ja chciałem wam powiedzieć. Dobra, nieważne. Dobra, ranga A. Myślę, że ja sobie to powtórzę na jakąś eskę czy coś. O, dwa medale dostaliśmy. Super. Na razie nic tam do awatara nie będę dawał. Tak szczerze. Ale dobra, co chciałem wam jeszcze powiedzieć. Tak jak też zresztą widzieliście po cutscence, która miała miejsce w tym dialogu pomiędzy... Knucklesem, Silverem i bodajże Amy, albo to było Knucklesem, Amy i Silverem. Rozmawiali między sobą odnośnie tego, że okazuje się, że Sonic żyje, ale po prostu jest teraz torturowany i przetrzymywany w więzieniu tam u Eggmana. No i jak zresztą możecie się już domyśleć, fabuła jest taka, że musimy uratować Sonica. Ale spokojnie, Sonica uratujemy za tam jakieś parę poziomów, więc nie macie czego się martwić. Dobra, Ghost Town! I jest to jakby świat pod nazwą City, czyli miasto. Lecimy z Coxem. That should have done it. I couldn't figure it out for you, buddy. I'm sorry, I wasn't smart enough. Huh? Whoa, chaos! Sonic, help me! What? Oh, you're that Sonic from another dimension, aren't you? Right, that makes sense, I think. Do you know how you got here? Maybe the power that Eggman is using is somehow affecting other dimensions. Which might work to our advantage. I mean, everything happens for a reason, right?
You need to save the world, and maybe that's why you're here, to help save the world. Either way, it's still good to see you, Sonic. Heck, it's good to see any Sonic. Ghost Town. Poziom trzeci. A raczej etap trzeci. Dobra, jak zresztą zauważyliście, co miało miejsce tutaj przed chwilą, pojawił się tutaj klasyczny Sonic. Teraz już pewnie domyślacie się, dlaczego nie na darmo ta gra miała pierwotnie też nazywać się Sonic Generations 2, według niektórych plotek. Ponieważ tak, gramy tutaj klasycznym Sonikiem, ale tutaj trzeba wyjaśnić jedną bardzo ważną rzecz. Ten Sonic to nie jest klasyczny Sonic z Sonica tam jedynki, dwójki, trójki czy z Generations, tylko ten Sonic to jest Sonic z Sonic Mania. Tak, pamiętacie zakończenie Sonic Mania, gdzie Sonic wleciał w taki, w sumie nie wiem, czy to jest portal, czy taki w sumie dziwny wir. W każdym razie pamiętacie to mniej więcej? Jeżeli pamiętacie, to mogę wam powiedzieć w dużym skrócie, że właśnie nie bez powodu Sonic Mania jest kontynuacją Sonica Forces, ponieważ zakończenie Sonic Mania jest teraz kontynuowane w Sonicu Forces. Ponieważ pojawił się tutaj klasyczny Sonic, jak zresztą widzicie. I spotkał Tailsa. A Tails, jak to Tails, wiadomo, nie może nawet w to uwierzyć, że o, klasyczny Sonic się tu pojawił, bo on przez chwilę myślał, że to ten prawdziwy Sonic się tutaj pojawił i go ocalił, jak zresztą sami widzieliście. I tak, czy wspomniałem wam o tym, że to jest pierwsza gra w serii, która nie ma systemu żyć? Nie licząc oczywiście tam gier wyścigowych, no bo gry wyścigowe to nie gry platformowe, co nie? Żeby nie było, że ktoś tutaj się zaraz będzie przyczepiał, że ale w grach wyścigowych też nie było żyć. My mówimy tutaj o platformowym Soniku, a to jest pierwsza gra z serii, gdzie nie ma systemu żyć. No i proszę bardzo. I ranga S. Bo jakby inaczej. Nie da się po prostu nie zrobić tego bez rangi S. Wiecie co? Tutaj troszeczkę sobie rozciągnę kamerkę. O, może nie aż tak, bo tutaj już widać mniej więcej, że Glinski się trochę pobagował, ale wiecie, ucina mi strasznie rękę i to jest złe. Dobra. Jeszcze jest taka jedna szybka ciekawostka, że gra ogólnie bardzo pięknie wygląda, jak sami zresztą widzicie, nie? No bo graficznie nie można się przyczepić. Dlaczego? Otóż dlatego, że gra została stworzona na silniku Hedgehog Engine 2 bodajże, jakoś tak on się nazywał. Dobra, dalej. Ukończono misję, ukończ etap 3. I tak, dla osób, które będą się pytały, czy będę robił w tym let's playu te misje poboczne, te takie, co tam co jakiś czas wyskakują, powiem tak, to od was zależy. Jeżeli chcecie, żebym robił misje poboczne, napiszcie w komentarzu. I tutaj mamy oczywiście rzeczy dla awatara. I tyle. Kilka miesięcy temu. Miasto. Wczytywanie, coś się nam wczytuje. I can taste your terror, child. All that anxiety and doubt. It's delicious. Give in to your fear. Flee screaming, and I'll let you live. Infinite jest nieźle popieprzony, co nie? Ale za to go ludzie lubią. O, Rouge się z nami kontaktuje. Rouge, it's about time. How's Sonic doing? He's been better. They're getting ready to banish him into space. What? You can't be serious. Eggman's been keeping Sonic alive all this time. He's been waiting to show him his completed empire before banishing him. Torturing Sonic just to pass the time. Oh, that's low, even for no, to jest dosyć nikczemne jak na Eggmana. Eggman
got wind of our rescue plan and is moving forward with his plan ahead of schedule. The clock is ticking, boss. But we don't even know where he's being held captive! Yes, we do. Eggman rebuilt the Death Egg. That's where he's keeping Sonic. Oh, Death Egg również powraca. The Death Egg? Oh man, that's not good. Vector już przerażony. Kurde, jak on mordę otworzył. None of this is good, Vector. That's why it's called war. No to jest już wojna, to już nawet nie można powiedzieć, że to jest zwykła walka z Eggmanem, jak to było w poprzednich grach. To już jest kurde wojna. You all know what to do. Let's go get Sonic. No dobra, każdy wie co mamy robić, dokładnie jak to Knuckles ujął. I tutaj mamy nasz etap 4. Prison Hall Death Egg. I to będzie nasz ostatni etap na pierwszy odcinek. Tak myślę, że co 4 poziomy będą na takich odcinkach, czemu by nie? Chyba, że chcecie, żebym robił co 5, ale lepiej, żeby trochę tak ten let's play też potrwał, żeby nie było, że to jest taki let's play na pstryknięcie palca i znika. No dobra, Prison Hall Death Egg. Lecimy z Koksem. Następny odcinek. Bardzo fajna ten mapa to jest, z bardzo fajną muzyką. Listen up, rookie. Our other forces are busy dealing with enemies. It looks like you took the best route. It's up to you to save Sonic now. Find him. Tak. Jest to mój ulubiony soundtrack chyba z Sonica Forces. Jakbym miał w ogóle dać moją topkę soundtracków, to uwierzcie mi, byłoby dużo takich soundtracków, które pewnie dla niektórych byłyby słabe. A dla niektórych, nie wiem, może ktoś by zrozumiał, w sensie, kurde, zrozumiał. To dziwnie zabrzmiało, może ktoś po prostu by podzielił moje zdanie, że tą topkę, którą bym oczywiście zrobił z tych soundtracków, to by podzielił, że o, to są nawet fajne nutki. Sorry, że ja się tak stresuję, po prostu dawno nie nagrywałem let's play. Serio, odkąd pojechałem do mojej dziewczyny, to dawno nie nagrywałem i jestem trochę w takim stresiku, bo też chcę, żeby ten let's play nie tyle co był haha śmieszkowaty, jak ja to zwykle robię, ale żeby też po prostu był fajny i żebyście mieli co wspominać. Ciekaw jestem, ile bym już miał tutaj żyć, gdyby nie to, że nie ma tutaj systemu. Jestem tego naprawdę mega ciekaw. Ogólnie z tym poziomem nie mam jakichś wspomnień, jak dwa lata temu, czy tam rok temu w sumie streamowałem. Bo tak, ci co nie wiedzą, tak, streamowałem Sonica Forces, może nie w dniu premiery, ale streamowałem go tak mniej więcej już trochę po premierze. Ale jakoś z tego co ludzie mówili, to nic mnie nie ominęło, dlatego że jakoś jakiś super hype na Sonica Forces nie był. W Polsce przynajmniej. Nie wiem jak za granicą, ale w Polsce jakiegoś super hype'u nie było. I tak, mam zamiar zebrać te pierścienie z dziesiątką, bo czemu by nie? Jednak się niestety nie uda, więc trzeba lecieć dalej, trudno się mówi. Szkoda, myślałem, że dam jeszcze radę, że ten jakby Wisp się na nowo zespawni i będę mógł wziąć. Bo zaraz się tutaj pojawi poprawianko, że mówi się wziąć, a nie wziąć. I tak, wiem, że dosyć dużo osób przyczepia się w ogóle do polskiego tłumaczenia, bo nie wiem czy wiecie, ale firma, która stoi za polskimi napisami do tej gry, to jest Cenega. Wow. Uwaga, uwaga, uwaga. I tak wiem, że jakby to polskie tłumaczenie jest dosyć kontrowersyjne poprzez hehe ringi, a nie pierścienie. Tak, mnie to na początku też bolało, ale teraz mam na to bardziej wywalone, że zamiast pierścienie dali ringi, tak szczerze. O, dostaliśmy rangę A. Szkoda, że nie S. Pewnie bym dostał S, gdyby nie fakt, że trochę spowolniłem. No, ale trudno się mówi. Za błędy trzeba, że tak powiem, płacić. I to tym bardziej za swoje błędy trzeba płacić. Tutaj żadnej cutscenki chyba na razie nie będzie. Tak mi się wydaje. Nie, nie ma. Dobra. Death Egg versus Zavok. Ale tym zajmiemy się w następnym odcinku. Tak więc, czy coś jest, o czym mógłbym jeszcze wspomnieć, jeżeli chodzi o jakieś ciekawostki? No są tak naprawdę dwie, które, o których mogę wspomnieć, z czego jedna pewnie jest wam dobrze znana. A więc
Jak widzieliście, pojawili się tam przyjaciele Sonika, którzy utworzyli ten ruch oporu itd., itd. Ale z tych wszystkich przyjaciół to są dwie postacie, które nie pojawiły się w tej grze, a są też dobrymi przyjaciółkami Sonika. Co to są za postacie? Cream the Rabbit oraz Blaze the Cat. One się jakby nie pojawiły w tej gierce. Nie wiedzieć czemu. Być może twórcy nie chcieli ich tam dodać. Być może chcieli, ale zapomnieli. Nie wiem. Od czasów Sonica Colors jest to pierwsza gra z serii, która posiada wokalny temat muzyczny. No i też to, że jest to nawiązanie do Sonica Adventure 2, jeżeli chodzi o temat muzyczny, dlatego że jak pamiętacie, w Sonicu Adventure 2 było coś takiego, że jak graliście różnymi tam postaciami, czy to było Sonikiem, czy to Knucklesem, czy to Shadowem, czy to Tailsem, każda z tych postaci miała swój własny OST. I to jest tak samo w tej gierce. Sonic ma na przykład te swoje, nie wiem nawet jak to powiedzieć, jaki to jest typ muzyki. Twój bohater, czyli postać, którą ty stworzyłeś, ma dubstep. Shadow ma rock, z tego co wiem. Nie, sorry, Shadow ma chyba metal. I w zasadzie to tyle, a klasyczny Sonic to, jak słyszeliście, ma takie bardziej nawiązanie do klasycznego soundtracku z Sega Mega Drive, co mogliście usłyszeć poprzez takie lekkie piszczenie w soundtracku. Dobra, to by było na tyle z mojej strony. Ja jestem pomidorowy.pl. Jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał się Let's Play i jesteś nowy, zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnego tego typu filmami. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało i uważasz, że w bardzo ciekawy sposób jest prowadzony ten Let's Play, zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę i napisz, co sądzisz o Sonicu Forces jako gierce. My widzimy się w kolejnych odcinkach z Sonic Forces i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i na razie!